Cześć moi kochani, witam serdecznie w kolejnym krótkim filmie. Zobaczcie, co chcę wam pokazać. Mamy tutaj na podnośniku Piaggio X9. Ja może przyłączę kamerę. Piaggio X9 125, moi drodzy, przebieg około 54 tysięcy kilometrów. Co się tutaj działo? Taki objaw był, że w filtrze powietrza po przejechaniu kilkuset metrów pojawiło się mnóstwo oleju. Cały olej został wypluwany przez odmę do filtra powietrza, przez odmę tutaj z dekla zaworów, komory zaworowej. Powiem wam, przedmuchy, tak na, że tak powiem, na oko nie były za duże, ale podczas jazdy, jak silnik dostawał obciążenia, zaczęło się dziać. Z filtra po prostu leciał olej. Zobaczcie, ten dekiel jest cały tłusty, ponieważ tutaj już wylatywało nawet tymi uszczelnieniami. Filtr się przepełniał. A zobaczcie, moi drodzy, co się tutaj stało. Pierwszy raz w życiu takie coś widzę. Zobaczcie, to jest pierścień sprężający. Zobaczcie, jaki jest duży zamek. 3 mm. Przerwa na zamku pierścieniowym, moi drodzy, gdzie powinna być co najmniej około 0,55-0,70 mm. Także moi drodzy, jeśli pojawia wam się tak mocno filtrze powietrza olej i wycieka ten olej po przejechaniu kilkunastu metrów czy kilometrów, na pewno macie do wymiany pierścienie tłokowe i sam tłok. My tutaj wymieniamy cały tłok z pierścieniami, regenerujemy głowicę, żeby wszystko miało ręce i nogi. Moi drodzy, myślę, że ten materiał krótki, ale taki rzetelny, przyda wam się kiedyś. Także pozdrawiam jeszcze raz. Subskrybujcie mój kanał, zapraszam na grupę. Jak ja wyglądam? Zapraszam na moją grupę facebookową Twój jednoślad zanim zepsujesz. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Lewa w górę. I do następnego filmu.